Witam, witam. Kolejny dzień, zatem kolejne grzybobranie, choć dzisiaj jest to taki spontaniczny spacer. Nie nastawiam się na jakieś ogromne zbiory, ale zobaczymy, co się uda znaleźć. Będzie to też dla Was taka informacja, co się dzieje z grzybami w naszych lasach. Też już zbliża się listopad, już jest blisko, więc o tyle jest to, myślę, ciekawe, że no już ten moment, czas na grzyby powolutku dobiega końca. Oczywiście nie na wszystkie, ale na większość. No i pierwszym grzybem, jakiego dzisiaj znalazłem, właśnie teraz, jest młody podgrzybek. Jeżeli jest jeden, no to ja mam gdzieś głęboką nadzieję na to, że nie będzie pierwszym i ostatnim. Ptaki śpiewają bardzo przyjemnie. Może nie jest zbyt ciepło, ale za to zza chmur wygląda słońce. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy spacer będzie bardzo, ale to bardzo przyjemny. No i słuchajcie, jeżeli lubicie chodzić na grzyby, to wiecie, jaki uśmiech powoduje znalezienie pięknego borowika. I na pewno się uśmiechniecie, kiedy zobaczycie to, co właśnie teraz znalazłem. Dlatego ja myślę, że dla takich widoków jak ten, warto subskrybować mój kanał. To nic nie kosztuje, korzyści macie mnóstwo. Wystarczy kliknąć ten duży czerwony guzik, na którym pisze subskrybuj. To oczywiście jest bezpłatne, nie płacicie za to nic, a macie mnóstwo informacji, czy są już grzyby, ile ich jest. No i nie przegapicie żadnego pięknego borowika. A ja nagrywając te dwa, dostrzegam jeszcze coś. Proszę bardzo. Tak naprawdę trzy obok siebie, natomiast myślę, że to będzie świetna miniaturka dla tego filmu. Prawie listopad, a borowiki sobie rosną. We wrześniu było bardzo mało, no to prawie że w listopadzie. Są piękne. Staram się złapać ostrość. W ten sposób zobaczymy tego malucha, który jest bardzo ciekawy. Oczywiście zakrywamy wszystko. Kładziemy koło tego podgrzybka. Tak naprawdę zrobiłem kilka kroków. Jeszcze pokażę te borowiki od drugiej strony, jak wyglądają. Tutaj aż tak okazale nie wyglądają. No bo wiadomo, jednak całość jest tutaj. No to co? Oczywiście czas je zebrać. Jestem ciekawy, czy one rosną po prostu obok siebie, czy razem, osobno. Także to jest kolejna informacja. Zakrywamy. No i cóż, myślę, że naprawdę warto subskrybować, a przy okazji powiem Wam jeszcze, że prawie listopad, a kleszcze po lesie śmigają, więc tutaj pamiętajcie o tym, żeby wracając do domu, wykąpać się, zmienić ubranie, a to, w którym przyjdziecie z lasu, po prostu zdjąć siebie, dać w jakieś konkretne miejsce i najlepiej wyprać, bo jeszcze kleszcze się zdarzają, mimo że niektóre noce były już zimne i teoretycznie powinny one zniknąć, no to jeszcze te minimalnie cieplejsze dni sprawiają, że gdzieś tam pojedyncze kleszcze się w akcji zagubiły. No dla mnie kleszcze to nie jest nic nowego, ja codziennie je widzę, bo ja nagrywam dzikie zwierzęta, chodzę po lasach, więc nie jest to nic takiego. Także ja sobie go teraz z siebie zrzucę, te grzyby zabiorę, no i zobaczę, czy są jeszcze jakieś piękne okazy. No i przeszedłem kilka kolejnych metrów i jest kolejny podgrzybek. W tym miejscu podgrzybki są niezwykłe pod tym względem, że mają w zasadzie tak grube nóżki, że niczego nie ustępują borowikom niektóre okazy. Bardzo grube nóżki tutaj podgrzybki mają. Też są bardzo ładne. Więc tak naprawdę dopiero sobie tutaj wszedłem,
A już ten spacer jest bardzo przyjemny, bo są i podgrzybki, i borowiki, mimo tego, że no za chwileczkę już mamy praktycznie listopad, więc jest kolejny podgrzybek. Ja wszystkie te grzyby, które dzisiaj znajdę, oczywiście przeznaczam do suszenia na święta, żeby zrobić tradycyjnie pierogi z kapustą i z grzybami właśnie zebranymi przed świętami w lesie. Także jest kolejny podgrzybek, który za chwileczkę wyląduje w koszyku, a ja oczywiście rozglądam się tutaj dalej. No i tak naprawdę, kiedy powiedziałem, że rozglądam się tutaj dalej, to chyba jakby nie wiedziałem do końca, co się wokół mnie dzieje, bo ledwo wyłączyłem nagrywanie, a tutaj... kolejne grzyby, więc to pokazuje, że nastał bardzo fajny czas. Tak mówię, przez dłuższy czas u mnie grzybów nie było, to teraz jakby przyroda to oddaje, że dosyć późno się robi, a grzyby nagle znowu wyskoczyły, więc to jest bardzo na pewno przyjemne. Ja bardzo chętnie te grzyby sobie zabiorę. Te nóżki są niezwykle grube. Bardzo, ale to bardzo ładne. A zobaczcie, tego podgrzybka. On stoi jak taki prawdziwy, dostojny borowik. Gdybym go przemalował na biało i poprawił nieco kapelusz, to wielu z nas mogłoby się nabrać. Ale zobaczcie, jak on wygląda. Naprawdę borowikowi niczego nie ustępuje. W niczym nie ustępuje, bo piękny jest, naprawdę jest piękny. No tak naprawdę dzisiejszy spacer bardzo przyjemny, z pięknymi widokami. Troszkę można się naschylać. Więc jak najbardziej mi się taki spacer podoba. A jeżeli wam się podoba, no to zasubskrybujcie kanał. To nic nie kosztuje. A takich spacerów wspólnych, wirtualnych będzie jeszcze więcej. No i żadnego nie przegapicie. No i słuchajcie, przeszedłem w troszeczkę inne miejsce. W miejsce, w którym najczęściej królują podgrzybki. No i tak naprawdę zrobiłem kilka kroków i już pierwszego widzę, jest dokładnie tutaj. Oczywiście ja się jeszcze rozejrzę, czy są kolejne, ale początek w tym miejscu, jakby w kolejnym miejscu na mojej trasie, jest naprawdę obiecujący, bo zobaczcie, jaki ten podgrzybek jest ładny. Pięknie wygląda w tym mchu, na tle zielonego mchu. Piękna, gruba, długa nóżka, do suszenia po prostu perfekcja. Szkoda brać czasami niektórych pięknych grzybów, no ale to też uczynię. Zobaczcie, jakie w tym miejscu są podgrzybki. To jest właśnie takie miejsce, że tylko takie piękne podgrzybki rosną. Oczywiście mogą być większe, ale pierwsze, co je charakteryzuje, to długa i gruba nóżka. Jak borowik tak naprawdę. No i cóż, słuchajcie, dokonałem tutaj takiego rozeznania w terenie. No i troszkę tych podgrzybków tutaj jest. Ja oczywiście nie będę nagrywał ich wszystkich, no bo wiecie, że też nie chcę, żeby film po pierwsze był zbyt długi, żeby was nie zanudził, a po drugie, no też, jak możecie się domyślić, nagrywanie podczas zbierania grzybów, jeżeli ich jest tak dużo jak podgrzybków na przykład, no jest bardzo nieporęczne i też to wszystko by się przedłużyło. Ja też chcę iść nagrywać dzikie zwierzęta, więc wszystkich tych grzybów nie będę nagrywał, tylko to takie ciekawsze okazy w momencie, kiedy nagrywam film. Ale mogę powiedzieć jedno, że tych podgrzybków naprawdę jest sporo w tym momencie i naprawdę można na taki spacer się wybrać i nazbierać dużo tych grzybów. Także jest kolejny, a wy nie zapomnijcie tym samym tymczasem zostawić subskrypcji, bo wtedy nie przegapicie kolejnych filmów, te już wkrótce.
No i powiem Wam też przy okazji, że nie jest rano, więc to jest moment w ciągu dnia, kiedy już w lesie na pewno sporo osób było. Zresztą widzę to też po skrojonych kapeluszach w niektórych miejscach, że ludzie tutaj już byli dzisiaj na pewno. Natomiast cały czas, tak mówię, wcale się nie trzeba śpieszyć, żeby grzyby znaleźć, bo nawet i po południu, spokojnie po obiedzie, jak najbardziej można grzyby znaleźć, co jest naprawdę bardzo przyjemne. I jeszcze tutaj gdzieś widziałem kolejnego, to dokładnie tutaj i jeszcze tam widzę następnego, więc to pokazuje, że nawet po południu spokojnie można się na grzyby wybrać. Nie trzeba się aż tak śpieszyć. Każdy znajdzie coś dla siebie. Spójrzcie, jakie piękne podgrzybki. Myślę, że takich widoków warto subskrybować, bo takich widoków będzie więcej. Teraz grzybów jest dużo. Są prawdziwki, są podgrzybki, więc spacery są wybitnie udane, także z jednego miejsca po raz kolejny tak naprawdę udało się troszkę tych podgrzybków sobie znaleźć. No i tak widzicie na załączonym obrazku to, co przed chwileczką wspominałem, że no, trudno jest nagrywać wszystkie grzyby. Bo taki film trwałby godzinę, pewnie by was zanudził, a po drugie, ja bym bardzo długo to nagrywał, no bo nagrywanie też wiąże się z poświęcaniem dodatkowego czasu, a kiedy tylko zbieram, no to jest szybciej, a tak naprawdę, zobaczcie, tu jest jeden przy drugim, no gdzie się nie spojrzy, to jest podgrzybek, w związku z tym, no trudno jest jakby nagrywać wszystko, no bo tu jest kolejny na kupkę. Tutaj jest jeszcze jeden, tam z kolei, dokładnie tutaj, widzę kolejnego, więc naprawdę dużo, więc ja sobie będę je zbierał spokojnie. A też was postaram się przy tym nie zanudzić zbytnio. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Zobaczcie, tak naprawdę teraz na kupce. Ja tu się oczywiście jeszcze rozejrzę, bo tu na pewno jeszcze jakieś są. Ale zobaczcie w obrębie kilku metrów, co się w tym momencie dzieje. No i cóż, piękna polska, złota jesień. Słoneczko dzisiaj świeciło. Może nie jest zbyt ciepło, ale naprawdę, jeżeli dobrze się człowiek ubierze, to spacer jest bardzo przyjemny. Co również ważne, dużo pięknych grzybów, nie tylko borowiki, ale i też zaczął się wysyp podgrzybków. Tych grzybów jeszcze bardzo dużo znalazłem, ale oczywiście no już nie miałem jak nagrać wszystkich, no bo nie chciałem, żeby ten film trwał długo. Zresztą też nie jest to zbyt poręczne, ale naprawdę, jak widzieliście, sporo tych podgrzybków jest. Ja już wracam do domu, żeby zacząć suszyć te grzyby. Później wyruszam wieczorem znowu do lasu, żeby nagrywać dzikie zwierzęta. Takie filmy również możecie znaleźć na moim kanale, więc zachęcam do subskrybowania kanału. Wtedy nie przegapicie żadnego grzybobrania, żadnych grzybów. Będziecie na bieżąco, to nic nie kosztuje, korzyści jest mnóstwo, ale też zachęcam do oglądania codziennego życia dzikich zwierząt, tam wszystko tłumaczę, więc naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Ja Wam dziękuję za dzisiejszy wspólny spacer. No i tyle. Wkrótce kolejne filmy. Pozdrawiam.